OK. Dzisiaj tętnice, część druga, czyli tętnice kończyny górnej. Generalnie tętnica, która unaczynia kończynę górną, zaczyna się w klatce piersiowej i jest to tętnica podobojczykowa, czyli o ta tutaj zaznaczona. No i po stronie prawej odchodzi ona z pnia ramienno-głowowego, czyli od tego naczynia, które, jak już w poprzednim odcinku mówiliśmy, dzieli się na tętnicę podobojczykową i tętnicę szyjną wspólną prawą. Natomiast po stronie lewej jest trochę inaczej, bo tutaj tętnica szyjna wspólna lewa odchodzi bezpośrednio od łuku aorty i tętnica podobojczykowa też odchodzi bezpośrednio od łuku aorty. I tak naprawdę to są jedyne różnice w anatomii, jeżeli chodzi o te kończyny, naczynia kończyny górnej, bo na tych bardziej dystalnych odcinkach to będzie dokładnie tak samo po stronie prawej, jak i po stronie lewej. Jeżeli chodzi o tą tętnicę podobojczykową, to zrobimy sobie mniej trochę tych rozgałęzień, żeby było nam łatwiej patrzeć. Jeżeli chodzi o tą tętnicę podobojczykową, no to w zależności od miejsca przebiegu będzie ona zmieniała swoje nazwy. No i zmiana tych nazw dochodzi na takich punktach granicznych. Czyli tętnica podobojczykowa będzie się kończyć na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra i jednoczasowo tutaj będzie nam się zaczynać tętnica pachowa. I to jest tak naprawdę to samo naczynie, przedłużenie tego samego naczynia, tylko mamy zmianę nazwy z tętnicy podobojczykowej na tętnicę pachową. Kolejnym takim punktem granicznym, w którym jest zmiana nazwy, no to tętnica pachowa będzie zmieniać swoją nazwę na tętnicę ramienną tutaj. No i tym punktem granicznym będzie tutaj dolny brzeg mięśnia piersiowego większego. Więc sobie zobaczmy na mięsień piersiowy większy. O, i to jest ten mięsień duży. Czyli tak naprawdę w tym miejscu jest zmiana nazwy z tętnicy pachowej na tętnicę ramienną. Ok, no i ta tętnica ramienna, ona sobie biegnie przez całe ramię aż do dołu łokciowego. No i tutaj w tym dole łokciowym będzie się dzielić na takie dwie główne tętnice przedramienia. I to jest tętnica. No i ta tętnica ramienna będzie się dzielić na tętnicę promieniową, która jest tutaj, no i na tętnicę łokciową, która jest tutaj. Ok, ale wróćmy do tej tętnicy podobojczykowej. Powiemy sobie, jakie gałęzie oddaje na swoim przebiegu. Odchodzi od niej 7 gałęzi. No i generalnie dwie z tych gałęzi odchodzą tak jakby samodzielnie od tej tętnicy podobojczykowej, a pozostałe gałęzie tętnicy podobojczykowej są trochę bardziej skomplikowane. Ale to najpierw powiemy o tych samodzielnych, które odchodzą od tętnicy podobojczykowej. To jest tętnica kręgowa, która już była omówiona w poprzednim filmie. Ona sobie leci tam w górę do głowy. No i jeszcze mamy tętnicę piersiową wewnętrzną, która jest tutaj. No i ona z kolei sobie leci w dół. Czyli tu mamy te dwie gałęzie, które odchodzą samodzielnie. Natomiast jeszcze mamy drobniejsze gałęzie. Ale jeżeli chodzi o tę tętnicę piersiową wewnętrzną, to jeszcze mam taką ciekawostkę, że ona nie jest jakaś tak specjalnie niezbędna, w sensie da się bez niej żyć, bo w przypadku, gdy ją wytniemy, no to naczynia krążenia obocznego, jak i tętnica piersiowa wewnętrzna z drugiej strony, przejmuje funkcję tej wyciętej tętnicy, no i ma to praktyczne zastosowanie, bo w przypadku, gdy mamy operację bypassów, to gdy otwieramy klatkę piersiową, tutaj robimy sternotomię, tak, przecięcie mostka, no to mamy dostęp do tej tętnicy
piersiowej wewnętrznej, więc możemy ją wyciąć i przyszyć do zmienionej patologicznie tętnicy wieńcowej. Gdzieś tu mam zdjęcie, zaraz pokażę, jak to wygląda. No właśnie, i jest zdjęcie. I tutaj widać, że można sobie ominąć patologicznie zmienione naczynia, na przykład tutaj tętnica międzykomorowa przednia. Jeżeli jest zmiana patologicznie, to w miejscu dystalnym w stosunku do patologii tego naczynia można przyszyć tą tętnicę piersiową wewnętrzną i ominąć jakby krążenie. Można też użyć innych naczyń, na przykład żyły odpiszczelowej, no ale to już jest trochę inny temat, wrócimy sobie do tętnic teraz. Ok, czyli mamy tą tętnicę kręgową, mamy tętnicę piersiową wewnętrzną, czyli te dwie gałęzie samodzielnie odchodzące od tętnicy podobojczykowej, no i mamy też pięć innych tętnic odchodzących od tętnicy podobojczykowej. No i tutaj jest tak, że mamy takie dwa pnie, które odchodzą od tętnicy podobojczykowej. Pierwszy pień to jest tak zwany pień tarczowo-szyjny. No i ten pień tarczowo-szyjny, od niego odchodzi tętnica tarczowa dolna i to jest o ta tętnica. Mamy też tętnicę nadłopatkową i to będzie ta tętnica. Ona sobie tutaj idzie rzeczywiście nad łopatką. No i jeszcze mamy tętnicę poprzeczną szyi i to jest ta. Ok. No i jeszcze mamy drugi pień, tak zwany pień żebrowo-szyjny. I od niego odchodzi tętnica szyjna głęboka i to jest ta tętnica. I jeszcze mamy tętnicę międzyżebrową najwyższą. To jest to naczynie. O, zwiększymy sobie ilość gałęzi. No i rzeczywiście ona tutaj będzie nam unaczyniać przestrzenie międzyżebrowe. Tutaj też mamy przy okazji dokończenia tej historii z poprzedniego filmu, bo już wiemy, że tętnica tarczowa dolna odchodzi z tętnicy podobojczykowej, czyli stąd, prawda? Możemy sobie dokończyć unaczynienie tej tarczycy, bo jest to całkiem istotna sprawa, szczególnie w chirurgii, żeby wiedzieć, skąd odchodzą naczynia unaczyniające tą tarczycę. Więc jeszcze raz, ta tarczyca jest unaczyniona przez dwie tętnice. Przez tętnicę tarczową górną, która sobie odchodzi od tętnicy szyjnej zewnętrznej i to jest tętnica tarczowa górna i tętnica szyjna zewnętrzna. Natomiast tętnica tarczowa dolna będzie sobie odchodzić od tętnicy podobojczykowej, dokładniej mówiąc od tego pnia tarczowo-szyjnego. Ok. Teraz przejdziemy sobie do tętnicy pachowej. Tak jak już sobie mówiliśmy, ona odchodzi od, ona jest właściwie tym samym naczyniem co tętnica podobojczykowa, tylko w miejscu, w którym jest brzeg zewnętrzny pierwszego żebra, to jest pierwsze żebro, będzie zmieniać swoją nazwę na tętnicę pachową. Ogólnie sam przebieg tętnicy pachowej można podzielić też na takie trzy odcinki. Na odcinek bliższy, środkowy i dalszy. Najbliższy znajduje się powyżej mięśnia piersiowego mniejszego. Zaraz postaram się to zobrazować. Ok, mamy mięsień piersiowy mniejszy. No i rzeczywiście, jak sobie spojrzymy na tą tętnicę pachową, no to można ją podzielić na te odcinki. Tu by się kończył odcinek bliższy tętnicy pachowej. Za mięśniem piersiowym mniejszym znajdowałby się odcinek środkowy, a dystalnie od tego mięśnia piersiowego mniejszego by się znajdował ten odcinek dalszy tętnicy pachowej. No i też taka uwaga, żeby nie pomylić tego mięśnia piersiowego mniejszego, bo on nam dzieli tętnicę pachową na takie trzy odcinki
tę tętnicę pachową. Natomiast jeżeli chodzi o mięsień piersiowy większy, to on nam służył do tego, włączmy go sobie, to on nam służył do tego, żeby oddzielić tętnicę pachową od tętnicy ramiennej. Tak jak było tutaj. Ok, teraz sobie powiemy o gałęziach tętnicy pachowej, bo gałęzie odchodzące od odcinka bliższego tętnicy pachowej, czyli powyżej mięśnia piersiowego mniejszego, to są tętnica piersiowa najwyższa i to jest ta tętnica. Jest też tętnica piersiowo-barkowa i to jest ta tętnica. No i jeszcze taka uwaga, że każda z tych tętnic będzie oddawać jeszcze mniejsze, drobniejsze gałązki. No i na przykład ta tętnica piersiowo-barkowa, ona będzie się dzielić jeszcze na gałąź piersiową, tak jak tutaj widzimy, na gałąź barkową, czyli tą. No i jeszcze na tam gałąź obojczykową, czyli tą. No i jeszcze gałąź naramienną, czyli tą. No i po więcej szczegółów to zapraszam do podręcznika, bo tam jest to oczywiście bardziej szczegółowo opisane. Tutaj tylko taki ogólny zarys podaję. Ok, jeżeli chodzi o ten odcinek bliższy tętnicy pachowej, to mamy go zrobionego. Natomiast jeżeli chodzi o gałęzie odchodzące od odcinka środkowego, no to to są generalnie takie drobne naczynka, to są gałęzie takie podłopatkowe, one są takie dość małe, w ogóle tutaj na obrazku ich nie będzie, no nie będą one widoczne, ale chodzi o to, że one tam unaczyniają mięsień podłopatkowy i to jest główna ich funkcja, tam pewnie jeszcze tkankę jakąś tłuszczową, łączną, coś takiego. Możemy sobie włączyć ten mięsień podłopatkowy i zobaczyć. Ok, mamy ten mięsień podłopatkowy. No i właśnie te gałęzie, których nie widać, to one to unaczyniały. Ok, teraz gałęzie z odcinka dalszego tętnicy pachowej, czyli z odcinka dalszego, czyli już dystalnie od mięśnia piersiowego mniejszego. I wyłączymy sobie te mięśnie, żeby już nam nie przeszkadzały. Ok, czyli mamy gałęzie z odcinka dalszego tętnicy pachowej i to jest tętnica piersiowa boczna i to jest ta tętnica. Mamy też tętnicę podłopatkową i to jest ta tętnica. Mamy też tętnicę przednią okalającą ramię i to jest ta. No i jeszcze mamy tętnicę tylną okalającą ramię. I to jest ta tętnica. I taka uwaga, ciekawostka odnośnie nazewnictwa, to że gałęzie odchodzące z odcinka bliższego tej tętnicy pachowej, to bywają nazywane też gałęziami z grupy pierwszej. Te, które odchodzą z odcinka środkowego, to są gałęzie z grupy drugiej, a te gałęzie, które odchodzą z odcinka dalszego, to są gałęzie z grupy trzeciej. To tak gwoli tego nazewnictwa różnego. I też powiedzmy taka druga ciekawostka to jest to, że jak mamy tą kość ramienną, no to ona w tym miejscu jest całkiem wąska. No i przez to siłą rzeczy bardziej podatna na złamania w tym miejscu. No i w ogóle to się doczekało to miejsce, ta struktura swojej nazwy, bo jest to szyjka chirurgiczna kości ramiennej. Właśnie ze względu na te liczne złamania w tym miejscu. No i jak się ta szyjka złamie, to z uwagi na bliskość tętnicy okalającej ramię tylnej, może dojść do rozerwania tej tętnicy przez ostry brzeg tej złamanej kości, no i w konsekwencji do krwotoku. Także to jest takie klinicznie całkiem istotne miejsce. Ok, przejdziemy sobie teraz do tętnicy ramiennej. Ona się zaczyna, tak jak mówiliśmy, na brzegu dolnym mięśnia piersiowego większego, czyli gdzieś tutaj.
Ok, mamy tą tętnicę ramienną, no i ona oddaje trzy gałęzie. Tętnicę głęboką ramienia, która się znajduje tutaj. No i ona się dzieli na tętnicę poboczną środkową i tętnicę poboczną promieniową. I to jest tętnica poboczna środkowa, a to jest tętnica poboczna promieniowa. Jeszcze mamy tętnicę poboczną łokciową górną i właściwie to jest to naczynie. I jeszcze mamy tętnicę poboczną łokciową dolną i to jest to naczynie. Dobra, teraz sobie przejdziemy do tętnic przedramienia. Tętnice przedramienia to jest tętnica promieniowa i tętnica łokciowa. To jest tętnica promieniowa i tu mamy tętnicę łokciową. Generalnie one biegną sobie do ręki na powierzchni dłoniowej i będą się ze sobą łączyć, wytwarzając tak zwane łuki dłoniowe. Mamy dwa łuki dłoniowe, powierzchowny i głęboki, ale o tym za chwilę. Bo jeżeli chodzi o samo to rozdwojenie tętnicy ramiennej, to to jest całkiem istotne miejsce topograficznie, dlatego że do rozdwojenia tej tętnicy ramiennej dochodzi na mięśniu nawrotnym obłym, pronator teres, to jest ten mięsień. I on właśnie dzieli nam to naczynie, ale też tam, jeżeli chodzi o układ nerwowy, o nerwy obwodowe i ich topografię, też jest to całkiem istotne miejsce, więc po więcej szczegółów to tam do podręcznika zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o same gałęzie tych dwóch tętnic przedramienia, to zaczniemy sobie od tętnicy promieniowej i ona oddaje takie naczynia. Pierwsze naczynie to jest w ogóle tętnica wsteczna promieniowa. I to jest to naczynie. Oddaje również gałąź dłoniową nadgarstka. To jest gałąź dłoniowa nadgarstka. Mamy też gałąź dłoniową powierzchowną. I to jest to naczynie. Oddaje też gałąź grzbietową nadgarstka. I to jest to naczynie. A także tętnicę grzbietową pierwszą śródręcza i to jest to naczynie. A także tętnicę główną kciuka. I zdaje się, że to jest to naczynie. Ok, czyli mamy to. Mamy tętnicę promieniową. Teraz tętnica łokciowa. Ok. Jeżeli chodzi o tętnicę łokciową, to ona na samym początku oddaje tętnicę wsteczną łokciową, która dzieli się na dwie gałęzie. Gałąź przednią, która jest zaznaczona tutaj, i gałąź tylną, która jest zaznaczona tutaj. No i tu mamy różne odmiany anatomiczne, bo ta tętnica wsteczna łokciowa może od razu, tak jak tutaj jest na obrazku, odchodzić jako dwie gałęzie, przednia i tylna, albo mogą się zaczynać wspólnym pniem, i dopiero potem dochodzi do podziału na gałąź przednią i tylną. W każdym razie mamy jeszcze inne gałęzie tętnicy łokciowej. Tutaj w ogóle mamy pokazane też takie drobniejsze te gałązki tętnicy łokciowej. One odżywiają tak naprawdę kość łokciową, ale one są bezimienne. Jeżeli chodzi o inne gałęzie tętnicy łokciowej, to mamy gałąź dłoniową nadgarstka i to jest ta. Mamy gałąź dłoniową głęboką i to jest ta. Mamy jeszcze gałąź grzbietową nadgarstka i to jest ta. No i jeszcze mamy tętnicę międzykostną wspólną, która też jest całkiem istotną tętnicą. Szczególnie w życiu płodowym, bo dlatego, że ona tak naprawdę jest tętnicą końcową, jeżeli tętnicą końcową tętnicy ramiennej, tylko że tam w życiu płodowym w pewnym etapie dochodzi do zamiany
jeżeli chodzi o istotę unaczynienia kończyny górnej i przejmują ją tętnica łokciowa i promieniowa. No i ta tętnica międzykostna wspólna tak troszeczkę zanika. Ale ta tętnica międzykostna wspólna okazuje się, że w dobie, kiedy wszystko jest teraz obsługiwane, w sensie smartfony i mamy dużo takich funkcji manualnych za pomocą, prawda, precyzyjnych ruchów rąk i tak dalej, obsługiwanych, to ta tętnica międzykostna wspólna okazuje się, że u dzieci teraz występuje częściej niż w populacji starszej. I ma to praktyczne zastosowanie, na przykład też do bypassów można ją wykorzystać, jeżeli występuje. Ok, i ta tętnica międzykostna wspólna dzieli się na jeszcze swoje gałęzie, na tętnicę międzykostną tylną, która się znajduje tutaj, na tętnicę międzykostną wsteczną, która tak naprawdę jest gałęzią tętnicy międzykostnej tylnej, bo zauważmy, że ta wsteczna, czyli ta, odchodzi od tej tętnicy międzykostnej tylnej. No i jeszcze mamy tętnicę międzykostną przednią, która się znajduje tutaj. A z kolei od niej odchodzi tak zwana tętnica pośrodkowa, która towarzyszy nerwowi pośrodkowemu. I to jest ta tętnica. Ok, jeszcze zostały nam tętnice ręki. I jest to generalnie obszar trochę specyficzny, bo powstają tutaj tak zwane sieci nadgarstka, grzbietowa i dłoniowa oraz łuki, łuk powierzchowny i łuk głęboki. No i po kolei sobie polecimy, bo to jest no, troszeczkę trudniejsze. Generalnie sieci. Generalnie o tych sieciach to trzeba wiedzieć, że one istnieją. No i z czego są utworzone i co z tych sieci odchodzi. I teraz zaznaczę na obrazku, z czego powstają te sieci, no i powiem, co od nich odchodzi. Ok, czyli mamy tą sieć grzbietową, no i ona utworzona jest przez gałąź grzbietową nadgarstka tętnicy promieniowej, czyli tą, przez gałąź grzbietową nadgarstka tętnicy łokciowej, czyli tą, przez gałąź końcową tętnicy międzykostnej tylnej, czyli tak naprawdę tutaj wysoko ta, natomiast jak widzimy, ta międzykostna tylna i przednia, one tutaj oddają tak jakby wspólne naczynie. No i można powiedzieć, że to są po prostu gałęzie końcowe tętnicy międzykostnej tylnej i tętnicy międzykostnej przedniej. Ok. Od tych sieci, od tej sieci grzbietowej odchodzą tętnice grzbietowe śródręcza, które sobie zaznaczymy. I to są te tętnice. No i one potem się rozdwajają, tak jak tutaj widzimy, na tętnice grzbietowe palców. Po więcej szczegółowych informacji oczywiście zapraszam do podręcznika, bo tam jeszcze są takie no, szczegóły, szczególiki, na które można się natknąć. Ale generalnie na tych sieciach to tak bym się nie skupiał aż tak mocno, na tych łukach dłoniowych bardziej, bo to są zagadnienia typowo pod zaliczenia, egzaminy. Jeżeli chodzi o sieć dłoniową, to po prostu trzeba wiedzieć, z czego jest utworzona. Także wzorem tej sieci poprzedniej, tutaj też zaznaczę struktury, które tworzą tą sieć dłoniową nadgarstka. Ok, mamy zaznaczone na obrazku już te struktury i je tak naprawdę trzeba po prostu się nauczyć na pamięć, bo ciężko tu na obrazku zobaczyć. Bo mamy tu gałąź końcową tętnicy międzykostnej przedniej, czyli tą. Mamy gałąź dłoniową nadgarstka tętnicy promieniowej, czyli tą. Mamy gałąź dłoniową nadgarstka tętnicy łokciowej, czyli tą. No i mamy gałęzie wsteczne łuku dłoniowego głębokiego, których tak naprawdę też nie widać, bo to są bardzo drobne struktury. Czyli tutaj mamy takie typowe anatomiczne wymienianie struktur z pamięci. No i tak jak mówiłem, tymi sieciami to ja bym się ogólnie aż tak mocno nie przejmował, bo najważniejsze jest to, żeby znać te łuki dłoniowe, których zaraz sobie powiemy, bo mamy łuk dłoniowy powierzchowny i głęboki. No i najistotniejsze jest to, że łuk dłoniowy powierzchowny, znajdźmy go sobie, to jest ten, że ten łuk dłoniowy powierzchowny powstaje głównie z tętnicy łokciowej, czyli tej. A łuk dłoniowy głęboki
czyli tutaj mamy łuk dłoniowy głęboki, powstaje głównie z tętnicy promieniowej, czyli tej. I też taka ważna uwaga, żebyś mnie źle nie zrozumiał, to łuk dłoniowy powierzchowny zaopatrywany jest głównie przez tętnicę łokciową, ale otrzymuje on też trochę krwi z gałęzi dłoniowej powierzchownej tętnicy promieniowej, czyli tej. Czyli zaznaczmy sobie te wszystkie struktury, o których mówiliśmy. Tak? Łuk dłoniowy powierzchowny zaopatrywany głównie przez tętnicę łokciową, ale otrzymuje też trochę krwi z gałęzi dłoniowej powierzchownej od tętnicy promieniowej. I podobna uwaga jest do łuku dłoniowego głębokiego, bo łuk dłoniowy głęboki zaopatrywany jest głównie przez tętnicę promieniową, tutaj, ale otrzymuje też trochę krwi z gałęzi dłoniowej głębokiej tętnicy łokciowej. Tak? Czyli łuk dłoniowy głęboki zaopatrywany głównie przez tętnicę promieniową, ale otrzymuje też krew z gałęzi dłoniowej głębokiej tętnicy łokciowej. Ok, teraz zajmiemy się łukiem dłoniowym powierzchownym. Oddają trzy silne tętnice dłoniowe wspólne palców i to są te tętnice. No i one, te tętnice dłoniowe wspólne palców, rozdwajają się na tętnice dłoniowe właściwe palców. O te. Tutaj też są takie smaczki, jak na przykład to, że gałąź dla łokciowego brzegu palca małego, czyli tego, o tutaj, otrzymuje, właściwie odchodzi bezpośrednio od tętnicy łokciowej, tak? O. No ale tak jak już wcześniej mówiłem, po bardziej dokładne informacje na ten temat unaczynienia dokładnego, no to zapraszam do Bochenka, tom trzeci, strona 259. Ok, łuk dłoniowy głęboki. Łuk dłoniowy głęboki oddaje kilka gałązek do sieci dłoniowej nadgarstka. No i rzeczywiście mówiliśmy sobie wcześniej, że sieć dłoniowa nadgarstka jest tam zbudowana z tych czterech takich struktur, co trzeba je umieć wymieniać, tak? I jedną z nich jest, są te gałęzie z łuku dłoniowego głębokiego. Natomiast najważniejszymi gałęziami łuku dłoniowego głębokiego są trzy tętnice dłoniowe śródręcza. I to są te tętnice. Generalnie możemy tak zauważyć, że w obrębie ręki mamy bardzo dużo połączeń między tymi tętnicami, no bo widzimy, że chociażby te tętnice dłoniowe śródręcza, które są tu zaznaczone, uchodzą do tętnic dłoniowych wspólnych palców. No i w praktyce też ma to znaczenie, bo jak mamy urazy tętnic w obrębie ręki, no to uszkodzenie którejś z tych tętnic, to jest ciężko zatamować krwawienie, no bo mamy właśnie bardzo dużo połączeń między tymi naczyniami. No i na sam koniec zostały nam tętnice palców. Każdy palec jest zaopatrywany przez cztery tętnice. Dwie z przodu i dwie z tyłu. I ja tutaj mam zdjęcie. O tutaj, z Bochenka. I tu mamy przekrój przez paliczek bliższy. I rzeczywiście widzimy cztery tętnice. Natomiast jeżeli chodzi o paliczek środkowy, to są już tylko dwie tętnice. Zaraz powiem, o co chodzi. Bo tętnice grzbietowe palców wyczerpują się już na tych paliczkach bliższych. O tutaj widzimy, że one już się tutaj kończą. Natomiast dużo silniejsze są tętnice dłoniowe właściwe palców. Czyli te. I one są po stronie zginaczy, po stronie dłoniowej, prawda? Więc będą też na paliczku środkowym i dalszym przejmować funkcję tych tętnic grzbietowych, czyli będą też zaopatrywać stronę tylną.
No i ważna rzecz jest też taka, że to powyższe tętnice unaczyniają cztery ostatnie palce, tak? Czyli tak jak tutaj na obrazku mamy zaznaczone. Bo jeżeli chodzi o takie wyjątki, no to kciuk i strona promieniowa, czyli strona boczna, czyli o tym teraz będę mówił, co zaznaczyłem, to ten kciuk i strona promieniowa, czyli boczna wskaziciela, będzie odżywiana przez tętnicę główną kciuka na stronie dłoniowej. I to jest właściwie ta tętnica, tak? Tutaj w nomenklaturze anglosaskiej jest też specjalna nazwa, widzę, dla tej tętnicy odżywiającej promieniową stronę wskaziciela. Teraz jest zaznaczona ta struktura. Natomiast jeżeli chodzi o unaczynienie ze strony tylnej, to zaopatrywany jest ten kciuk i wskaziciel przez tętnicę grzbietową pierwszą śródręcza. I zdaje się, że będzie to generalnie ta struktura. Ok, no i właściwie to by było na tyle z tętnic. Oczywiście różnice po stronie prawej i lewej to sobie wyjaśniliśmy, że występują tylko jeżeli chodzi o miejsce odejścia tętnicy podobojczykowej. A cała reszta będzie po stronie prawej, jak i lewej, dokładnie taka sama. Więc mamy te tętnice omówione. Omówiliśmy sobie też, dokończyliśmy historię odnośnie unaczynienia tarczycy. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się, czyli w odcinku tętnice, część trzecia, zajmiemy się naczyniami, tętnicami w obrębie tułowia. Czyli zajmiemy się tętnicami klatki piersiowej i brzucha. Dziękuję za uwagę. Myślę, że jeżeli się podobało, to zostaw tam jakiegoś lajka, jakiś komentarz, zasubskrybuj, dzwoneczek i tak dalej, bo to pomaga w rozwijaniu kanału.